Robią nas mój goni bardzo serdecznie. O, jest, jest, gra, jest, wszystko działa, jest dobrze. Robią nas mój goni bardzo serdecznie, jestem Marcisa, jesteście miało, to jest. Wiedźmin. Tak, wiecie, ściszyłbym troszeczkę muzykę. Bo kiedy wyrównałem głośność, to proszę bardzo. 70% powinno być dobrze. W takim razie efekty też trochę się ściszy, też do 70. No. Jest pięknie. Znaczy pięknie by było, jakbym miał kartę graficzną. Ale to nieważne. Taki chuj. Przyjechałem do tej chaty, bo to jest chata zielarki, żeby z nią pogadać. Ostatnio pogadaliśmy na temat... O, drzewo wyrasta. Nie, to jest po prostu... To jest po prostu belka, która podtrzymuje strop. Dobra, byliśmy tutaj, żeby pogadać... Pogadaliśmy na temat... Klary? Tak się chyba nazywała ta... Ta południca ze studni. Z poprzedniego odcinka. Teraz pogadajmy może o szakłaku, o gryfie i o wszystkim innym. Tak? To gryf ją tak urządził? Lenę? Tak. Dopadł ją jak szła nocą przez las. Nocą? Przez las? W czasie wojny? Umówiła się na schadzkę. Wiecie, młodzi. Z miłości zrobią każdą głupotę. Rany się goją, ale i tak umrze. Krew zbiera jej się pod czaszką. Na to moje eliksiry nic nie poradzą. I możemy teoretycznie ją uratować. Teoretycznie. Mógłbym spróbować jej pomóc. Jaskółka leczy nawet wewnętrzne obrażenia. Ale? Wiedźmińskie eliksiry nie są dla ludzi. Ona i tak umrze. Są toksyczne. Ta, spokojną śmiercią, pod wpływem twoich specyfików. A jeśli podam jaskółkę i coś pójdzie nie tak, cała wieś będzie słyszeć jej wycie. Rozumiem. Zrobisz, jak uważasz. Powiesz mi coś o sobie? Jaka jest twoja historia? Smutna. Kojarzysz świątynię Melitele Velander? Czy kojarzę? Nie zliczę, ile razy tam byłem. Ile razy matka Neneke zakładała mi szwy. Musieliśmy się mijać. Uczyłam się u niej na uzdrowicielkę. Ale miałam 18 lat, jak mnie przyjęli, a wtedy nie nauki ma się w głowie, tylko miłość. Był taki jeden chłopiec, Gosław. Jak zdejmował do pracy koszulę, nowicjuszkom wszystko leciało z rąk. Rzuciłam dla niego świątynię. Spędziliśmy cudowne lato, a potem... On rzucił mnie. Neneke nie chciała mnie przyjąć z powrotem, a rodzice dali tylko płaszcz podróżny i chudy mieszek. Bez słowa. Długo nie mogłam znaleźć dla siebie miejsca, aż trafiłam tu. Ot, cała historia. Cała historia. Masz jakieś zioła na sprzedaż? Coś się znajdzie. Wtedy to masz, co ja bym chciał dać tobie. Bo jestem bidny. Cholernie bidny. Co ona ma za przepisy? Odwar z trolla. Południcy. Południcy. Że to są wszystko czasowe. Czasowe ulepszenia. Co to jest? Arenaria. Której mi brakowało. Już po ptokach. Z krasnoludzki spirytus biała mewa. Nie mam pieniędzy, no nie chcę wydawać swoich kratów na razie. Chociaż mam trochę rupieci. Albo i nie mam. Mam, tylko ich nie chcę. Dobra. Alchemia. Kolejne tu pojady. Biały miód. A gdzie jest moja jaskółka? Ja bo nie widzę jaskółki, a była tutaj na pewno.
Dobra. Bywaj. Na Łożu Śmierci. Przyniesie eliksir w zielarce. Mam go niby. Tak? O, proszę bardzo. Mam eliksir dla Leny. To jaskółka. Zwiastun wiosny i symbol odrodzenia. Adekwatna nazwa. To się jeszcze okaże. Tak jak mówiłem, może jej zaszkodzić bardzo. Na mnie to działa natychmiast. Ale ja mam szybszy metabolizm. U niej efekty wystąpią dopiero po kilku dniach. Czemu się w końcu zdecydowałeś? Uznałem, że lepsze to niż bezczynność. Podobasz mi się, Wiedźminie. Masz to taki mały podarek za to, że nie jest ci wszystko jedno. Dobra, no to panie sobie podadzą. Hej! Dobra, ja oczywiście wydaję ten punkt, tak jak mówiłem, na zdolność... Smakosz, ona szła chyba? W zdolnościach specjalnych, to tutaj jest Smakosz, tak. Że żarcie leczy nas przed... Nie mam punktu? Mam punkt. No. Bo jeden guzik nacisnąłem. Jest świetny skill, tylko... skille z tego drzewka, one są dość mocne, tylko mają z tego co pamiętam wszystkie tylko jeden punkt do wydania. Oraz nie kombią się z mutagenami, które możemy wsadzać w te gniazdka. Proszę bardzo, plus 50 do żywotności. On się kombi z wszystkimi zielonymi skillami, czyli jakbyśmy tutaj mieli jakieś zielone z alchemii, to by zwiększał ich albo je zwiększał, albo one by jego zwiększały, nie jestem pewien. Grałem w tę grę, no na premierę coś koło, więc to było lata temu. Stronica manuskryptu. Olej przeciw przeklętym. Olej przeciw... No dobra, to dodano do wyprzedni. Czy co? Spotuj krwi. Między światem widzialnym i niewidzialnym rozpięta jest zasłona. Sprawia ona, że... nie widzą że żywi nie widzą umarłych, a umarli nie widzą żywych. Niektórzy czarodzieje potrafią przebić zasłony i porozumieć się z umarłymi. Albo wezwać ich na krótki czas do świata pod słońcem. Sztuka ta nazywana jest nekromancją. Również umarli mogą przebić zasłonę i przedostać się do świata żywych. Nie kieruje jednak nimi, jak u nekromantów, wola i rozum, ale bezrozumna potrzeba. Potrzebę ową wywołują silne emocje, uczucia, żal, tęsknota lub gniew. Bardzo często przekaźnikiem tej emocji jest materialny przedmiot związany z żywym, z danym uczuciem i ważny dla umarłego. Przedmiotami takimi bywają obrączki ślubne, ulubione zabawki czy narzędzia zbrodni, od którego zginął przybywający za zasłony. No. To co, teraz jedziemy się spotkać z myśliwym. A potem się zobaczy. Wiecie, mam założone trofeum. Plus 5% dodatkowego doświadczenia za cios kończący na ludziach. Chcesz pani wpysk? Dobra. Ja tu nie jestem po to, żeby obijać chłopów po mordach. Chociaż zdarzyło się już. Ja tu jestem po to, żeby spotkać się z myśliwym, zrobić quest z nim. A potem nie wiem co. Potem już chyba będziemy tylko polować na gryfa i spieprzać stąd. Chociaż ja bym sobie jeszcze troszeczkę polatał po tej okolicy. Mnie chyba brzuch boli. Dobra, jest chata myśliwego. Jest tam kto? Pewnie poszedł polować. Pewnie jo. Są sidła, tu są ślady. Ślady są świeże. Mysław dopiero co wyszedł z domu. No. Idziemy za śladami. One są widoczne, nie ma co korzystać z wzroku wiedźmińskiego.
tutaj tędy biegną? Tędy. No i jest Mysław. Ty jesteś Mysław? Słyszysz? Wilki? Chociaż nie. Dzikie psy. Tak, a on od wilków groźniejszy. To jest ciekawa rzecz, zapamiętałem to. Psy groźniejsze od wilków? Bez przesady. A tak, właśnie tak. Wiesz czemu? Nie, ale coś czuję, że zaraz się dowiem. Bo wilki polują, żeby zaspokoić głód, a dzikie psy zabijają dla zabawy. Zupełnie jak ludzie. Tak, tylu rzeczy się od nas nauczyły. Czemu nie okrucieństwa? Ja idę do lasu za grubszą zwierzyną. Gdzie znalazłeś nilfgaardczyków zabitych przez gryfa? A, już rozumiem. Weźcie wiedźmin. Ten zabójca potworów, o którym we wsi mówią. Mhm. Wskażę wam drogę, a jakże, ale muszę ubić te kundle, nim komu krzywdę zrobią. Pomożecie? Znaczy, jeśli nie żal wam na nich tępić srebrnych mieczy. Czemu nie? Czemu nie? Gryf nie ucieknie. Nie, ale psy mogą, więc stawiajcie stopy ostrożnie. Od dawna macie problem z tymi psami? Odkąd zaczęła się wojna. Jak żołnierz przez wieś idzie, babę zgwałci i zadusi, chłopa zabije dla zabawy, a krowę na mięso. Ale kundla najwyżej kopnie. No to łączą się te bezdomne burki w stada. Głodne, wychudzone, całe w strupach, ale zdechnąć nie chcą. Bo te psy są cwane, cwańsze nawet niż lisy i strasznie cięte na ludzi. Patrzcie, cwańsze niż lisy. Teraz skończył się tekst, to możemy pobiec. Słychać się? Słychać. Chyba je. No to są one. Za późno. Znów kogoś dopadły. Bardziej łuk czy toporek? Łuk. Dobra. Inny znak? Dni? Patrzcie, jaki szczerec. Surowe mięso. Psie bo psie, ale zawsze. Dieter. Znasz go? Służyliśmy razem u dziedzica, tam gdzie teraz czarne wojsko stoi. On był stajennym, ja nadwornym myśliwym. Ale to było zanim... To było dawno temu. Zając? Z tyłu chyba zające widziałem. Zanim co? Zanim mnie wypędzono ze wsi. Co takiego zrobiłeś? Nic. Jestem odmieńcem. Wybaczcie, nie chcę o tym mówić. W jakim sensie odmieńcem? Jakimś likantropem? Też jestem odmieńcem. Tak. Ale innego rodzaju. Jeśli to likantropizm, mogę pomóc. Co? Likantropizm, wilkołactwo. Załatwiałem już takie sprawy. To zwykle proste klątwy, które... Syn dziedzica Florian i ja kochaliśmy się. A, taki odmieniec. Dieter nakrył nas w stajni. Mnie wygnano, a Florian się powiesił. Dziedzic zaczął potem pić, majątek podupadł. Ot, cała historia. Mhm. Chodźmy już. To jak? Pokażesz mi, gdzie znalazłeś tych nilfgaardczyków? Wiesz coś o tym gryfie? Zając! O, niewiele. To nie zwierzyna dla mnie. Za to ty dla gryfa jesteś w sam raz. Choćby dlatego powinieneś się nim interesować. Ja wiem, jak cicho po lesie chodzić. Także nawet gryf nie zoczy. Przydatna rzecz. Chcesz coś jeszcze? Chyba nic. Kurwa ładny tu. Tak jak mówiłem, to nie jest realistyczny widok, ale jest bardzo malowniczy.
To tu. Jeden leżał tam, pod pińkiem, bez głowy. Drugi wisiał na gałęzi, a flaki mu zwisały aż do... Uważajcie na siebie. Poradzę sobie. To nie pierwszy gryf, z którym mam do czynienia i nie ostatni. Oby tak było. Bywajcie. Zając! Bo nie mam jeszcze kuszy. No, czas się rozejrzeć. Coś słyszałem? Czy to wiatr? Słyszę. Dobra, najpierw się tego pozbądźmy, to łatajstwa. A potem można wracać na miejsce zbrodni. Gdzie one? Tam są. Jakaś jaskinia? Nie. Jakiś ruch. No ruch. Halo, siema. Kurwa, daleko będziecie jeszcze przed nami uciekać? Chodźcie tu. A to wilki. Ła, kurwa. No, that's you and me. No. Ale mogłoby się już od razu upiec to mięso. Jeszcze jeden. Zając? Zajec. Za zającami mi biega. Zostaw moje zające. Płoń. Uwaga. Butelka wody. I 20 minut możemy się leczyć. Wszystkie trupy trzeba przejrzeć. To jest mięso, które jakoś da się upiec. Jestem tego prawie pewien. Więcej wilków. Nie martw się, zając, jesteś bezpieczny. Dobra, wracamy do questa. Zaraz usłyszę. Marcisowie, dlaczego ty cały czas jesteś w białym sadzie? Jak Warga gra, no to on już jest, bo wiecie, on już w Welen w drugim odcinku był. Chuj z tego, ja gram normalnie, a nie jak powiem. Ziemiaż ciemna od zakrzepłej krwi. Jak wisiał tu na gałęzi, a flaki, a to pewnie masz dotąd leżały. Coś jeszcze tutaj, buteleczka? Wszyscy coś tu świętowali, ale gryf im przerwał. Blisko? No, pewnie jo. Wolne mieli tu się pobawić, chcieli. Co ja słyszę? O, ślady. Te ślady są starsze i głębsze. Ciężko zbrojni, pewnie Nilfgaardczycy. One idą w tą? Powiedziałbym, że w tamtą. Tędy? Ciężko zbrojni? Jak sobie hasali? Jeszcze wyżej? Tak. Jeszcze wyżej, czy nie? Czy tak? No, jeszcze wyżej. Jak on łaził? Gdzie on łaził? Już nie widzę śladów. Tu biegnie ślad. Tu. Dołem? Nie mam pojęcia.
A, są. Gniazdo gryfa, czy raczej to, co z niego zostało. Mhm. Ciało sprzed paru tygodni. Jeszcze żył, kiedy gryf go tu przyniósł. I długo umierał. Co jeszcze? Ślady, trupy? Kości. Krowie, psie, ludzkie. Resztki z kilku miesięcy. I gryf. Samica. Larwy w ranach zdążyły się wykluć. Czyli jest martwa co najmniej od tygodnia. A drugi gryf musi być samcem. No i oglądamy. Głębokie rany kłute na całym ciele, a na pazurach i dziobie ani śladów krwi. Nie broniła się. Musieli ją podejść jak spała. A więc to świętowali. Krawędzie dzioba starte, siwe włosy w podszerstku. Miała 10-12 lat. Gryfy wiążą się za młodu na całe życie. Samiec musi być w podobnym wieku. Grube stosiny, gęsty przypiórek, gryf królewski. To tłumaczy, czemu samiec, którego spotkałem, był tak agresywny. Najpierw dopadł Nilfgaardczyków tu w lesie. Potem zaczął grasować po całej okolicy. Zrobiłem, co mogłem. Pora wrócić do Vesemira. Pora wrócić do Vesemira. Coś może mamy jeszcze w lesie? Tu jest jakiś znacznik. Porobiłbym sobie znaczniki. Biały mirt? Biały mirt. Magia. To miejsce mocy. Proszę bardzo. Dawać mi moje punkty. Muszę przytrzymać oczywiście. Tera postać. Nie ma co robić nowych skilli na razie. Po prostu sobie pójdźmy w to, co mamy. Czyli w ten szybki atak. Proszę bardzo, kolejne 5% do mocy szybkich ataków jest coś. Co na razie nam będzie przydatne. Chyba, może, nie wiem. Nie znam się, tu jest jeszcze znacznik. Coś w gnieździe jest? No nie za bardzo. Coś w okolicy biega? Nic. Tam coś słyszę. Dezertery! Okej. Nigdy się nie nauczycie. Taka ważna rzecz, ten gościu miał przy sobie... nie mam odbijania strzału, właśnie. Bum, haha. Czytaliśmy o tym, że ludzie mają zamiar zbiec się do lasu i chwycić za broń. Mówiłem, że no, bo nie będzie z nimi zbyt przyjemnie. Co mieli? Znoszone skóry, Erwelus, tenerska żytnia, proszek alchemiczny, fiolka, mleko, krowie, skóra, odwar z upiora, rękawice myśliwskie, pomniejszy glif i igni, wyzimski czempion, dwa alkachesty, butelka wody, kedwiński stiut. No i to wszystko. Zgaśmy światło. A jeszcze tutaj worek. Czyste srebro. O mój Boże, ale bogaci byli. No w sumie to nie, bo tylko jeden worek, tylko jedno czyste srebro. Zgaśmy tu wszystko, nie ma co się palić. No i czas iść dalej.
Coś w okolicy jeszcze, jakieś znaczniki? No nie za bardzo. Czas sprowadzić płotkę i tą okolicę bym sobie posprzątał. Dalej płotka, dalej! Tak swoją drogą, tak wróciłbym do płotki. Pamiętajcie. Przydałby się portal. Kurwa. Wyleźliśmy za koniec mapy. Jak ja się zdziwiłem, kiedy pierwszy raz grałem, że można wyjść za koniec mapy i gra nas przerzuci z powrotem. Bo myślałem, że no... kiedy twórcy się chwalili, że no, gra będzie miała większy świat niż Skyrim, czyli będzie miała mniej więcej taki tak samo zbudowany świat jak Skyrim, a więc, że całość będzie jedną lokacją. A nie, że to będą pojedyncze krainy, które będzie można pomiędzy sobą zwiedzać. Czy krainy, płotka, między którymi trzeba się w jakiś sposób teleportować. Dobra, jesteśmy we wsi. I ze wsi jedziemy. Gdzie co? Chodźmy na bagna. Przed nim lwgardzki garnizon. Tak, a resztę questu głównego w następnym odcinku może wyniesiemy się już z Velen. Nie, nie jesteśmy w Velen, jesteśmy w tym, w Białym Sadzie. Do Velen dopiero się... Toż to legendarny quest z patelnią. Ostatni raz coś pożyczył. Dzień dobry. Zgubiłaś klucz, babciu? Nie, patelnie. Widzicie, ten dom zawsze stał pusty. Aż nagle, w noc przed bitwą, przyjechał tu jakiś jegomość i wszedł jak do siebie. Stoję przy oknie, żeby zobaczyć, co się dzieje. I musiał mnie zoczyć. Popatrzę, a on idzie w stronę mojej chaty. Złapałam patelnię, żeby jakby co się obronić. A ten grzecznie pyta: babciu, masz może brzozowej kory? Jagody bzu albo chociaż kilka węgielków? Nie, mówię. I chyba na głowę upadliście, żeby po nocy o takie głupoty ludzi wypytywać. Ale widzę, że on wcale mnie nie słucha. Tylko na patelnię się gapi, niby sroka w gnat. Za blisko. Pożycz mi ją, babciu, oddam z rana. No, trochę się dziwiłam, bo co on tam będzie po ciemku smażyć? No, ale że dobre serce mam, to dałam. No i nareszcie się odsunęła. Można odetchnąć. Ciekawe. I co było dalej? Nad ranem do chałupy zajechał ktoś jeszcze. Ale potem wyszedł tylko ten pierwszy jegomość. Zamknął drzwi na klucz, wsiadł na koń i tyle widziałam jego i moją patelnię. No ona stara była, czarna od sadzy. Strata niby mała, ale innej nie mam. Może ty mi pomożesz, złociutki, co? Przyniesiesz babci patelnię? No, sama tych drzwi nie wyważę. A po prawdzie, i tak bałabym się wejść do środka. Bo za drzwi taki smród bije, że ja myślę, że ten drugi... On tam chyba leży. Okej. Zlecenia na patelnię jeszcze nie miałem. Dobrze, wejdę tam i rozejrzę się za nią. Lepiej tu zaczekaj, na wszelki wypadek. Uwaga, drzwi do rozbicia. Patelnia jak nowa. Uwaga, Ard. Jup. Co my tu mamy? Spodnie myśliwskie? O, ho, ho, może wymienię. No, rzeczywiście, że wymienię. Tu jeszcze mamy. No nic lepszego. Też wymieniłbym te rękawiczki, chociażby na takie, które mają mniej o jeden tego pancerza, ale wyglądają normalnie. Co tu jeszcze mamy? Jakieś śmieci.
gnijące mięso. Dobra, wezmę je, ale dlaczego? Zapalmy świecunię. Kamień runiczny w Beres. Ciało. To tłumaczy smród. Veles bądź Wołos, czyli słowiański bóg umarłych. Fosfor. Stalowe płyty, wyprawiona skóra. Znowu Veles. Bełty rozpryskowe, rozrywające. Odwar z Leszego. Zapalmy sobie światło, bo tu zimno. Będzie dało się przespać. Uduszony garotą i do tego stare blizny, jak u żołnierza. Co mówiłeś, złociutki? Nic, nic. Pęknięty monokl. Ciekawe. A jak ja gadam do siebie, to mówią, że dziwaczeje. O, karty do gwinta. W ogóle wszędzie leżą karty do gwinta. Jakieś dokumenty. Spalone prawie do szczętu. Ale niektóre fragmenty dałoby się odczytać. Znalazłeś patelnię? To je może odczytamy później. Albo i teraz. Przecież kurwa byliśmy umówieni. Stawiłem się ryzykując życie i powodzenie całej akcji, a na miejscu zostałem tylko wiatr popierdalający na polach. Myślałem, że Nilfgaardzka armia jest lepsza, lepiej zorganizowana, a wy? Nieczytelne. Przekaż z łaski swojej panu generałowi, że ani ja, ani moi towarzysze nie jesteśmy pamiętliwi, dlatego nie przerywamy negocjacji. Ale w związku z tym, że stary plan poszedł się jebać, tym razem my wyznaczymy miejsce i czas następnego spotkania. Okej. Okay. Oto i bezcenna patelnia, ale wyszorowana do czysta. Wygląda na to, że nasz tajemniczy jegomość potrzebował nie samej patelni, a sadzy, żeby zrobić tusz i napisać listy. No wiesz, mogliśmy to zauważyć po chociażby korze, po węgielkach, po bzie, plastry miodu, tenerska żytnia, butelka wody. Coś tu jeszcze mamy? Tak nie do końca. Dobra, potem nie mamy, możemy ją oddać. Proszę, twoja patelnia. Moja? Ale ona była cała czarna od sadzy. A w tej bym się mogła przejrzeć, gdybym chciała, tylko już nie te lata. Właśnie sadza była temu jegomościowi potrzebna. Zdrapał ją i zrobił z niej tusz. Widać, musiał coś napisać pilnie, a inne dokumenty pilnie spalić. A ten drugi? Nie żyje. Skrzyknij paru chłopców i zakopcie go pod wsią głęboko, żeby trupojady go nie wygrzebały. I dobrze radzę, nie mówcie o tej sprawie czarnym. Czekaj, czekaj! Należy ci się coś w podzięce. Masz, syneczku. Na drogę. Usmażę sobie na kolację ślawę. O, dostaliśmy troszeczkę soku jabłkowego, moi drodzy. I pieczone jabłka. I chleb. Dobra. Stop! Stój, płotka, stój. Pomedytować trzeba. Do poranka. Aha, dobra. Przypomniało mi się, że tutaj jak zrobimy sobie taką jaskółkę właśnie, to mamy jej trzy ładunki i jak odpoczywamy, to uzupełniamy ją alkoholem. Coś jak w Dark Soulsach, tylko przy użyciu materiałów. Jeleń! Jest myśliwy, jak jest potrzebny. Zwierzyna się panoszy. Co było? No już, już. Coś mnie chyba goniło. Pobiegnijmy tędy, jak tu jest przyjemnie, pięknie, słoneczko w plaży, no prawie jak nie u mnie. Okej.
Tam coś biega na dole. Wolni, Płotko. Hej! Psy? No psy. A, wilk. Wilcza skóra. Nie źle. Tu zwierząt. Znaczy tu pszczół, czy jakiś innych much. Ja słyszę. To coś biega, ale nie chcę się po to leść. Lecimy do punktu. Miejsce mocy! Czerpiemy. I jest... pięknie. Postać... I dalej lecimy w to samo. Na następnym levelu dostajemy kolejny punkt, kolejne miejsce. Slucik. Żeby sobie wpakować tam jakiegoś skilla. To jest? To jest quest? O, fajnie. Na rozdroże. Dobry? Co się stało? Potwory! Potwory z bagiem! Mówili, że to niebezpieczna droga, ale nie usłuchałem, no to mam za swoje. Mniej samokrytyki i więcej konkretów. Powiedz, co się stało i jak ci pomóc. I pamiętaj, że wiedźmini nie pracują za darmo. Kodeks zabrania. No, wybierałem się do czarnych na handel. Nagle koń się spłoszył i zjechał z drogi. Na wyboju zleciałem z kozła, a wóz poturlał się dalej. Zaraz usłyszałem jakieś bulgotanie, rżenie i blaskanie. Coś tam było. Chyba zżarło siwka z kopytami. Towar został pewnie na wozie, ale samemu strach sprawdzić. Myślałem, że może wy... Najbardziej mi na takiej skrzyneczce zależy. Przynieść ją, błagam. Okej. Niech będzie, idę. Tutejsze questy pamiętam. Dam znać. Ja kiedyś zrobiłem cały biały sad. Gdzie ja... A, bo nie zmieniłem questa. Proszę, mój dziennik. Poboczne... To. No i to z tą drogą. Może jeszcze jeden level dzisiaj nabijemy? I co, tędy jechał? Paczusia? Ślady wozu. Zjechał w bagna. Dlaczego zjechał w bagna, to już... Już z nimi nie obchodzi. Jest i wóz. I są je utopce. Hej, panie utopiec! A masz w plecy? Jeszcze raz, jeszcze. Się odwrócił skupany. No. Mózg i język. Po plecach, po plecach, po plecach. Dobra, jednak wszystkie inne stworzenia też mają pierdolnięty ragdoll. Czas szukać wozu, leży tutaj. Strzał. O tym właśnie. Nie było mowy. Ciekawe. Warto się tu dokładniej rozejrzeć. Co tu jeszcze mamy? Czarny proszek. Kwiaty, skóra z białego wilka, toja, diamentowy był. Wóz jest naszpikowany strzałami. No, co ile mi wiadomo, to topielce nie strzelają z łuku. Wóz jest naszpikowany strzałami.
Coś tu jeszcze widać? Tutaj. To pomyśl, był jego wóz. Prosto w szyję. Dobry strzał. Albo ten mój kupiec ma poważne problemy z pamięcią, albo kłamie. Skrzyneczka z cennym ładuneczkiem. Gdzie ona może być? Musi być w okolicy, był? Bo ją mam. Ależ wieje. Ależ wieje. No, bo, ale wieje. To musi być ta skrzyneczka, o której mówił. Zachlapana krwią ludzką. To jest pytanie, kto kłamie. O niebo. O, i co? Znalazłeś tę skrzyneczkę? No wiesz. Tak, znalazłem twoją cenną skrzyneczkę, a także kogoś, kto wyglądał na woźnicę, ze strzałą w szyi. Na tych bagnach nie ma driad, a utopcy i baby wodne z łuku raczej nie strzelają. Innych podejrzanych brak, więc stawiam, że... Uważaj, za tobą! Nic za mną nie ma. Jestem wiedźminem, usłyszałbym. Tak jak słyszę twoje tętno. Bardzo szybkie zresztą, jak u kłamcy. Zobaczmy, czy lepszy z ciebie jeździec niż oszust. No proszę. A nawet dobrze grał. Na początku. Do płotka lecimy. Prawie z nogi. Trzeba będzie, jak się tylko dostaniemy do Velen, pobawić się w te wyścigi, żeby zdobyć sprzęt. Siup! Trafiłem go? Trzeba go stąd zabrać. Pobudka! Widzisz? Kłamstwo ma krótkie nogi, choćby nawet wlazło na konia. A teraz mów coś za jeden. I czemu napadłeś na ten wóz? Starszy szeregowy Jan Germer, temerski szósty pułk, druga kompania. Rozwiązana, ale wciąż działa. Po cichu, z lasu. To był transport medyczny. Nie chciałem, żeby dotarł do czarnych. A leki przydałyby się naszym chłopcom. Wielu choruje. Pójdźmy, to może przeżyją, jeszcze zawalczą wolną północ. Ja spoko. Dobra, jedź. Życzę tobie i twoim chowającym się po krzakach żołnierzom wiktorii w starciu z Nilfgaardem. Poczucie humoru masz podłe, ale porządny z ciebie, chłop. Masz to złoto, które obiecałem. Wypij za nie, za srebrne lilie i pamięć Fultesta. Ejo. A ten koniu ma ciekawe oczy. Dobra, idziemy. Gdzie idziemy? Jeszcze nie zrobiłem wszystkiego na bagnach. Potencja jedzie ze mną. Proszę! Zrobimy jeszcze te dwa znaczniki i koniec odcinka. Czeka nas jeszcze wyprawa na pole bitwy i troszeczkę dłuższy kwestik. Cóż ja słyszę? Odbijanie strzał by się przydało. Co oni? Sami się nawzajem nokautują. Kurwa mać. Dajesz.
na broń dwuręczną. Ecz ty! No. Ktoś coś miał? Ten tu, ten tu. Pierożek! Pierożek! Dobra, czas coś zjeść. Sznurek, zardzewiały miecz z Nowigradu. Len i znowu ten zardzewiały miecz. Coście mieli w obozie, moi panowie. Trupa. Pustego trupa. Jakieś worki, o, trygław. Pusta butelka, temerski puginał. Fajna rzecz. Receptura na eter. Rękawice myśliwskie. Oreny, pył z czarnej perły. Wolałbym całą czarną perłę, ale no. Koja skóra, płatki. Nie pamiętam już czego, zimiejki chyba. Proste narzędzia płatnerskie. Oreny. Nowigradzkie korony, buty myśliwskie, odwar skóroliszka, srebro i pomniejszy kamień runiczny, trygła. I wszystko przeszukane. Dobra. Został nam ostatni punkcik. Znajduje się już tak kompletnie na bagnach. Pokażcie mi te rzeczy. Coś tutaj jest lepszego? Może? Może nie? Są pałki na czwarty level. Pałki, których nie założę, bo są na czwarty level. O, lepsze rękawiczki. Mhm. Mógłbym naprawić sobie niby te rękawiczki, bo są w dość dupnym stanie. Dużo to nie zrobiło, ale... Idę stąd. Przynajmniej tu parę procent za darmo zrobiłem. No i wlazłem. Jestem na takie... za daleko. Tempo, tempo! Gdzie jest ten punkt? I co to za punkt? Skarb. Tutaj. Płotka, nie zdechnij mi tam. Mi z oparami. Nowigradzki długi miecz. Taki po prostu. Dobry chociaż? Dobry. No. No i cóż, tutaj zakończymy, moi drodzy. Tylko wyjadę z tego bagna. Coś tam wylazło. Coś, co z czego skarbu wylazło. Jakaś fajniejsza poszwara baba wodna. Jej. Ja sobie sprawdził, czy mogę zablokować jej atak. Raczej nie mogę. Nie mogę. Sz, kurwa. Traf. Ją. Gdzieś mi się wydaje, że te silne ataki dużo nie zmieniają. No, w sumie to nic. Co dużo mam wpakowane w ataki z... Ty, ale ten perk jest przejebany. Ten perk smakosz. Patrzcie, ile mi życia on regeneruje. Samo wypicie jakiejś nędznej wody. Pewnie nawet niezbyt czystej. Esencja wody, zęby baby wodnej. Idziemy stąd. Dobra, tutaj się zatrzymamy. Zapis. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie lajka, jeżeli tak. No. I do zobaczenia w kolejnej części, kochane dzieci Boże. Siema. A, jutro kończymy Reksia, z tego co mi się wydaje, no więc siema.